Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z mojej kolekcji, na którym pokazuję Wam moje monety, jakie posiadam aktualnie. Dzisiaj zaczniemy sobie od monet duńskich. To jest pierwszy tom, znaczy pierwszy albumik, który jest, jak widzicie, Dansk 1 Ore 1874-1972. I są tu monety z tego okresu. Album jeszcze nie jest wypełniony. Powoli zbieram. Tu mam bardzo taką, nie wiem czy to widać na papier, tutaj na ekranie. Podłożyłem papier, bo moneta jest naprawdę dobita. Ale już zakupiłem parę takich właśnie malutkich monetek, które będę albo wymieniał, albo właśnie dokładał. Widzicie, niektóre są naprawdę dojechane, aczkolwiek trzymam póki po prostu, żeby było, że mam ten rocznik i wtedy będę sobie update'ował wszystko. Jestem pewny, że 1881 rocznika na pewno nie będę miał, ze względu na cenę tej monety. Jakieś 2 miesiące temu była na aukcji wystawiona tu w Danii. Cena jej mnie położyła na ziemię, bo było to 16 tysięcy koron, a kilka lat wcześniej sprzedała się ta moneta za 13 tysięcy na kup teraz, także ta moneta na pewno nie będzie tutaj gościła, ewentualnie włożę z tych roczników, ale żeby po prostu mieć wypełnioną lukę, jeszcze nie wiem. Jak widzicie, jest tu pierwsza strona, zaczyna się, tak jak mówiłem, 1874. Oczywiście są to albumy używane, na których monety, jak widzicie, się wypycha od dołu tutaj palcem. I tu mamy pierwszy okres, tu jest do bodajże tu do 904. Są monety z Krystianem IX, a później zaczynają się już inne. Te są akurat, pokażę Wam tutaj, mam taką ładną dosyć, że będzie widoczne. Tak. Jest to jeden orę z kłosem zboża oraz delfinem. I oczywiście grawerunek królewski z koroną. Ja sobie wkładam te monety z tej strony, bo po prostu bardziej mi się podoba to, żeby były te inicjały królewskie. Tu mamy, jak widzicie, już inny wzór. Jeden orę. Jeszcze nie wszystkie są przewrócone. Tu jest, o, tego nie pamiętam. Na końcu zaraz Wam pokażę co i jak, bo są objaśnione wszystkie grafery. Też jest jeden orę 1909. Tu ostatnio zdobyłem właśnie Krystiana X. Jest to stal, jeden orę. Mi się wydaje, że ktoś to czyścił, ale ze względu na to, że zapłaciłem za kilka tych monet tam różnych, naprawdę śmieszne pieniądze, nie ruszałem tego. I dalej już widzicie, mamy 1921. Tu oczywiście będzie kilka takich, które tu będą naprawdę, tak jak powiedziałem, 1881 jest bardzo drogą monetą. Później bodajże tutaj 1926 był w dosyć drogiej cenie. No a tak to tak można jeszcze w granicach rozsądku dostać te monety. Tu już się zaczynają, oczywiście jak widzicie, od 1926 już są te z dziurką. I nie wiem, czy mówiłem to na poprzednim filmie, dlaczego są z dziurką. Doczytałem to, jest to tylko dlatego, że przed pierwszą wojną światową Dania, Norwegia i Szwecja miały swoje monety, swoją walutę, ale można było tymi monetami płacić w Norwegii i Szwecji, tak samo szwedzkimi tutaj.
ale po I wojnie światowej obie te korony, szwedzka i norweska, poszły w dół, duńska została na górze i oni zaczęli wybijać właśnie z innych stopów metali oraz wybijać dziurę, żeby się odróżnić od nich. Tak a propos. I tu mamy, jak widzicie, są dwa roczniki, ale to są dwa różne roczniki, bo tu mamy 1927 HCN-a. To jest Christian... Oj, kurczę. Popatrzymy na końcu. Nie chcę kłapać niezorem, żeby tutaj nie zrobić fabola. I 1927 N-kę. Sama N-ka. One z tyłu są takie same. Mam nadzieję, że będzie to widać. Oj. Postaram się złapać wam ostrość, przepraszam. O, chwyciło. Tak, tu mamy. Ładny. Ładną monetkę. No tutaj wkładamy na miejsce. Bardzo fajny album. Podobno monety się nie niszczą w tym aż tak, jakby się wydawało. Pytałem kilku Duńczyków, oczywiście. Tych potężnie drogich lepiej nie wsadzać, jeżeli ma się w dobrym stanie. I tu mam brakujące 1941 rocznik i 41 to jest zink, to była cyna bodajże. Nie pamiętam, jak to się po polsku teraz nazywa, kurczę, przepraszam was bardzo. Nie cyna, tylko inaczej. Poprawię się na następny film, ale tu mamy całą serię ich aż do 1950 roku. Oczywiście te już są z innym grawerunkiem. Tu od 48 mamy inny grawerunek, tutaj mamy 46 inny. I jeszcze tu przymknę. Monety kończą się tak jak było na 64 roczniku. Tu mam wszystkie. Także to jedynie ten początek najcięższy mi brakuje. Te są z rolek. Tutaj to są UNC-ki. Ta i ta. I ta była bodajże pierwsza sztuka z rolki. Te też są rolkowe, ale one mają takie coś, że jak zobaczycie na jednym z moich filmów, jak otwieram rolkę z duńskimi monetami, są właśnie takie, właśnie taką patyną, takim dziwnym jakby przetarciami wychodzą. Ale są to też monety mennicze bodaj. Tak, są to też te mennicze, tylko no, mówię, taką zachodzą patyną dziwną. I na końcu, zaraz się tu nie zmieszczę ze wszystkim, sobie tak to zamkniemy na razie. Mamy objaśnienie każdej jednoorówki aż do 64. Jak widzicie, jest Krystian IX, Fryderyk VIII, Krystian X, Krystian X, X Krystian. Tak można powiedzieć, że najdłużej się tu utrzymał. I później Fryderyk IX. I Fryderyk IX. Nie widziałem młodszego albumu z młodszymi monetami jeszcze. Jeżeli coś mi się rzuci, to oczywiście będę starał się dokupić ten album, żeby uzupełnić kolekcję tych monet, bo powiem wam, że naprawdę fajna sprawa. Dajcie znać, czy podobał wam się taki film, bo tych albumów mam jeszcze, jak widzicie, kilka sztuk. Jeżeli chcielibyście, żebym się... O, trochę się tutaj... Jeżeli chcielibyście, żebym się przygotował na kilka z nich, dajcie znać w komentarzach. A ja z wami się żegnam i do następnego filmu. Cześć!